wczoraj zwróciłem Waszą uwagę na to, że arcybiskup Ryś w 7-stronicowym wywiadzie, mówiąc o ważnych dla Polaków, według niego, sprawach dla katolików, o osobistej więzi z Chrystusem i różne takie rzeczy, oczywiście tam trochę gdzieś przykadził o sakramentach, o władzy biskupów, ale w całym wywiadzie ani słowem nie wspomniał o Maryi, a przecież w katolicyzmie Maryja, no jeśli nie jest najważniejsza, no to na pewno jest bardzo ważna, a tu ani słowa, noż to prawie jak zniewaga. Poprosiłem Was o opinię w tej sprawie i tu podzielę się dwoma. Zbyszek Morelowski: chyba doszedł do wniosku Ryś, że kult maryjny oddala wiernych od kościoła katolickiego i nie zbliża do Boga. Czyli no, taki jak gdyby element komercyjny, że to przestało się sprzedawać, że ten taki XIX-wieczny, narzucony troszeczkę przez jezuitów, taki silnie maryjny, już rys katolicyzmu, to już jest passé. No i drugi, taki bardzo ciekawy głos, Zbigniew Wielgosz: to pewnie znaczy, że biskup został oddelegowany na protestancki odcinek frontu walki i właśnie jest faza przygotowania środków dywersji. No, bardzo tu Zbyszkowie fajnie omówili temat, ja niewiele mam do dodania. Rzeczywiście w innych swoich wypowiedziach biskup Ryś bardzo często odwołuje się do tak zwanej Maryi, a tu ani słowa. Widzę w tym więc jakiś celowy zabieg, czyli manipulację. Nie świadczy to dobrze o, że tak powiem, przyszłości funkcji i misji duszpasterskiej kardynała arcybiskupa Rysia.